Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny nowy kwartał i nowy temat naszych rozważań. Tematem, jaki będziemy studiować w ciągu całego kwartału, będzie Księga proroka Jeremiasza. Myślę, że dosyć ciekawa księga i dostarczy nam wielu szczególnych wrażeń, wiadomości, przeżyć. Dlatego zapraszam serdecznie Państwa do uczestnictwa z nami w tych rozważaniach, a myślę, że będziemy zadowoleni z tego, czego się dowiemy o życiu, działaniu i efektach działalności proroka Jeremiasza. Teraz, jak zwykle to czynimy, kiedy studiujemy Słowo Boże, chcielibyśmy zaprosić naszego Boga do uczestnictwa, do prowadzenia, do kierowania tego studium w modlitwie wspólnej, do której poproszę Leszka. Łaskawy i dobry nasz Boże, który jesteś w niebie, chcę Ci teraz podziękować za Twoje słowo, za to, że dałeś nam tak wiele rzeczy, których możemy się uczyć z Twojego słowa. Możemy poznawać historię ludzi, proroków, których posyłałeś do współczesnych im ludzi, a mogą być teraz przykładem dla nas, jak nasze powołanie powinniśmy realizować w naszym życiu. Twoje ręce się więc polecamy, abyś, Panie, otworzył nasze umysły i serca, by były gotowe na przyjęcie Twojego poselstwa. Bądź z nami, Duchem Świętym. W imię za to proszę. Amen. Amen. Dzisiaj razem ze mną w studium biorą udział Małgosia, Leszek, Władysław, a ja na imię mam Janusz. Dzisiaj, jak można się spodziewać, na początku studium pierwszy temat dotyczy początków, czyli powołania prorockiego Jeremiasza. Kto to był, skąd się wziął i dlaczego akurat on? Być może na te pytania będziemy mogli znaleźć odpowiedź. Najpierw chciałbym może tak, żebyśmy sobie nakreślili ogólnie, jak rozumiemy znaczenie tego hasła prorok i z czym ono się wiąże w naszych wyobrażeniach. Dla mnie prorok jest osobą, która otrzymuje Słowo Boże i przekazuje je innym, przekazuje je tym, do których Bóg go powołuje. Jest to osoba wierna, z jakimś poselstwem i przeważnie pojawia się, jest powołana w najbardziej potrzebnym dla ludu Bożego i w ogóle dla ludzi momencie. Tak, dziękuję. Możemy jeszcze podkreślić, i ta odpowiedź jest bardzo dobra, z czym ludziom kojarzy się słowo prorok? Najczęściej kojarzy się jako człowiek, który przepowiada przyszłość. To jest błędne. Inaczej widzący był. Widzący, prawda? Tak. I owszem, bardzo często rzeczy co do przyszłości są trudne. Dlatego prorocy bardzo często w imieniu Bożym wypowiadali się co do przyszłości. Ale jakieś skojarzenie to, że prorok to jest ten, który przepowiada przyszłość, jest błędne. To jest tak, jak Małgosia powiedziała, prorok to jest ktoś, który w imieniu Bożym przekazuje poselstwo. Tak. A chciałbym jeszcze wrócić jakby myślami do tego, o czym żeśmy się uczyli, co żeśmy studiowali w poprzednim kwartale. Uczyliśmy się o biblijnych misjonarzach. Czy
uważacie, czy jest jakieś podobieństwo między tymi misjonarzami a prorokiem, a prorokami? Czy to może jest zupełnie coś diametralnie różnego, odmiennego? Czy są może tu jakieś podobieństwa? Głównym celem Kościoła, misji Kościoła, ludzi powołanych do jakiejś funkcji jest misja. I czy to, jak studiowaliśmy w poprzednim kwartale, czy to był diakon Filip, przecież to był też przede wszystkim misjonarz i wiele innych. Także musimy zawsze pamiętać, że Kościół powołany jest do misji. Misja jest jakby matką Kościoła. I dlatego też Jeremiasz powołany przez Boga, trudno, żeby nie był również misjonarzem. Jest to, myślę, jakby bardzo, zgodzicie się z tym, że jest bardzo blisko połączone, że to jest właściwie, można powiedzieć, synonim prawie. Ja może, dla mnie osobiście jest może mała różnica, że prorok, przynajmniej mi osobiście, kojarzy się z poselstwem przede wszystkim, najpierw do ludu Bożego. No. A misjonarz ma za zadanie rozgłaszać poselstwo Boże bardzo szeroko. To jest takie bardzo może na krótko, ale pierwsza myśl, która mi przychodzi. I prorok też kojarzy mi się bardzo dużo z napominaniem, z prostowaniem, z takim jakby przypomnieniem tego, jak to faktycznie powinno być, przypomnieniem słów Bożych. A misjonarz bardziej głoszeniem nowych słów do nowych ludzi. Ale oczywiście i prorok, i misjonarz dla mnie ma wiele cech wspólnych, ale jeżeli by się mieli tym różnić, to odrobinę tym. Ja chciałbym może dodać coś, jeżeli chodzi o definicję samego słowa prorok, bo faktycznie jest tak, Władysławie, powiedziałeś, że prorok w języku polskim to w takim zrozumieniu biblijnym to faktycznie ma to szerokie znaczenie. To jest człowiek, który ma poselstwo od Boga. Niekoniecznie jest to proroctwo. Niemniej jednak w języku polskim nie mamy rozróżnienia tutaj, na tak jak w języku hebrajskim, że mamy tych proroków, którzy mieli to poselstwo i mamy tych widzących, którzy mieli to poselstwo przepowiadające przyszłość. Gdybyśmy tak dosłownie mieli to zaczerpnąć z języka tego oryginalnego hebrajskiego, to, co w języku polskim jest tłumaczone jako prorok, w języku hebrajskim przynajmniej przede wszystkim były dwa słowa. Hozech, widzieć coś. Nabi, mówić dalej. To są te dwa słowa hebrajskie. On coś widział, on coś słyszał. To jest pierwsza część. Druga część, nabi, to znaczy mówić to dalej, to znaczy przekazywać to. Ale w języku polskim zazwyczaj posługujemy się słowem prorok. Ale chciałbym też was zapytać, czy moglibyście przedstawić jakieś typy proroctw, czego najczęściej proroctwa przekazywane przez proroków dotyczyły? Korzystając z przykładów z Pisma Świętego, z różnych, prawda, z różnych tych proroków, o których czytamy, prawda? Jakie to są sprawy, jak sądzicie? Najczęściej. No, ja niestety jestem tuż po studium Księgi Jeremiasza i ten Jeremiasz tak bardzo wpłynął na mój osąd, o czym w ogóle są proroctwa i kim jest prorok Jeremiasz, że teraz przede wszystkim proroctwa dla mnie, oczywiście nie tylko, to są napominania i przywrócenie na prostą drogę. Naród izraelski zapomniał, czym jest Słowo Boże, czym jest zakon. Wręcz zgubił je. Zwoje zostały odnalezione na początku służby jakby Jeremiasza. I to jest niepojęte, że po tylu latach prowadzenia Bożych oni kompletnie o tym zapomnieli. Jeremiasz ich próbuje sprowadzić na prostą drogę. I z jakimkolwiek prorokiem się nie stykamy, to bez względu na to, czy ma wizję przyszłości, tak jak Daniel, czy nie, to zawsze tam jest napominanie, przypominanie o zakonie Bożym, lekcja też, nawróćcie się, zawsze z opcją kary lub zbawienia,
ale przede wszystkim wróćcie do Boga i bądźcie Mu znowu wierni. Może, żeby to poprzeć tekstem, przeczytajmy, daleko nie szukajmy, ale z Księgi Jeremiasza, z 7 rozdziału, wiersze od 5 do 7. Kto może przeczytać? Leszek? Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie zastosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Tak, to jest taki, myślę, przykład, prawda? Na poparcie tego, co mówiła Gosia, prawda, to żeście mówili, że ten prorok wpływa na to, żeby sytuacja mogła się poprawić. Możemy też zapytać się, dlaczego rola proroków była taka bardzo trudna. To byli ludzie, których misja była bardzo trudna. Na przykład Jeremiasza to będziemy wiedzieć, ale nie tylko. Dlatego, że nikt nie lubi napominania. Nikt nie lubi strofowania. Nikt nie lubi przekazywania. Jest źle, trzeba się nawrócić i tak dalej. Tego ludzie nie lubią. I dlatego rola proroków, szczególnie którzy w imieniu Boga mówili, ostrzegali, była bardzo trudna. Ja znam jednego proroka, z tego, co napisał, czy napisała, nawet ta osoba powiedziała, że grób byłby słodkim miejscem odpoczynku. Nawet było tak, że wchodziła do zboru ta osoba, i niektórzy ze zboru wychodzili, bo wiadomo, że bardzo często ten ktoś był poproszony i bracie, siostro, ale w twojej sytuacji jest tak, a tak. A jemu się wydawało, że o tym problemie to nikt nie wie. Nawet Bóg nie wie. A tu okazuje się, że ktoś przychodził i napominał, prowadził. I to nieraz w dość zdecydowany sposób. Co trudniejsze, wydaje mi się, jeszcze czyni misję Jeremiasza, to, że musiał mówić do tych najwyżej postawionych. On napominał kapłanów, napominał królów, a oczywiście wiemy, że czym człowiek zajmuje wyższe stanowisko, tym wydaje mu się, że jest bardziej nieomylny, chociażby dlatego, że na co dzień nie styka się z krytyką, bo ludzie boją się krytykować i zwracać uwagę osobom na wysokich stanowiskach. Więc ja z doświadczenia w pracy zawsze twierdzę, że czym człowiek wyżej postawiony, tym trochę bardziej jest odległy od rzeczywistości. Nie dlatego, że nie chce, bo ci ludzie bardzo chętnie często posłuchają krytyki, tylko dlatego, że brakuje ludzi, którzy mają taką odwagę, żeby im to powiedzieć. A Jeremiasz taką odwagę miał ją od Boga. Możemy inny przykład proroka podać. Jan Chrzciciel. Dlatego, że do tych wysoko postawionych zdecydowanie zwrócił uwagę, przypłacił to życie. Jak sądzicie, czy prorocy to tylko wyjątkowi ludzie? Czy my dzisiaj, jako reprezentanci ludu Bożego, jako przedstawiciele, ci, którzy znają, również w jakiś sposób mają przez Boga pokazaną przyszłość, jaka jest przed światem? Czy wy się czujecie również prorokami w jakiejś mierze? Ja bardzo chciałbym się czuć prorokiem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze byłoby to możliwe. Choćby z tego względu, że to moje jakieś tam grzechy, przewinienia nie kwalifikują mnie do tego. Bo kim tak prorok był? To była osoba, która, żeby móc mówić coś innym, skierować do nich poselstwo, żeby się nawrócili, przede wszystkim sama powinna być nawrócona. Sama powinna przestrzegać rzeczy, o których mówi. Tak. Jaka jest różnica między powołaniem przewodniczącego, w niektórych kościołach, biskupa, diakona i tak dalej? Że zbór, kościół ma coś do powiedzenia. W tym wypadku.
dobrze, jak Kościół się modli i jest pod kierownictwem Ducha Świętego. Mm-hmm. Oczywiście. Tak. Proroka zawsze powołuje Bóg. Jest tylko jeden przykład w Biblii, kiedy Eliasz powołał Elizeusza, ale to też na polecenie Boże. Proroka zawsze powołuje Bóg. Nigdy, no, zbierzemy się i, no, i obierzemy sobie kogoś, który będzie wśród nas prorokiem, tak, obieramy starszego zboru, czy jak. Nie, proroka zawsze powołuje Bóg. No, Biblia mówi tutaj bardzo wyraźnie, że słowo prorockie nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej. Mhm. Zawsze to Bóg był inicjatorem. Tak. Ale ja chyba nie powstrzymam się przed przeczytaniem tekstu z pierwszego listu Piotra, 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Bóg nas wszystkich powołuje i może nie możemy się nazwać prorokiem, ale jesteśmy kapłanami Boga. Oczywiście. I każdy z nas ma rolę do wypełnienia. A propos kapłaństwa, to właśnie Jeremiasz, pochodzący właśnie ze znamienitego rodu kapłańskiego, no był przygotowany właśnie do tej roli bycia kapłanem. To się bardzo często wiązało, chociaż nie zawsze, prawda? Czasami często był prorok powołany po to i zupełnie gdzieś z jakiegoś innego rzemiosła, czy z prostego ludu, żeby wytknąć błędy kapłanom nawet, prawda? Bo było różnie. Ale to nie znaczy, my dzisiaj żyjący, ja wierzę, że mamy szczególne poselstwo od Boga. Wszyscy, każdy jeden, który czuje się dzieckiem Bożym, który czuje się tym spadkobiercą tego tekstu z apostoła Piotra, jest w jakimś sensie prorokiem. Bo my mamy ludziom, którzy wokół nas żyją, powiedzieć o tym, co ich czeka. Przekazać im to w jakiś sposób, o tym, co Bóg zamierza uczynić ze światem, prawda? My mamy szczególne poselstwo, tak jak Jeremiasz, będziemy się uczyć, miał szczególne poselstwo w swoim czasie. My, jako lud żyjący w czasach końca, czasach ostatnich, mamy bardzo szczególne i ważne poselstwo. I jak będziemy czekać tylko na jednego proroka, który to ma ogłosić światu, to nie będzie zgodne z wolą Bożą przecież. Wszyscy to musimy robić. I każdy z nas ma jakieś obowiązki. Czy to u siebie w domu, w rodzinie, czy w zborze, czy w kościele na szersze i tak dalej. Każdy najprostszy członek tego kościoła ma takie obowiązki. To jest wszystko prawda, bo zbór jest powołany do misji. Wszyscy są powołani do misji. Ale jedno, to nie znaczy, że są prorokami. Oni są kapłanami, oni są nauczycielami, różne dary Ducha Świętego mają, ale nie są prorokami. Proroków zawsze powołuje Bóg. Tak. Kochani, czy chcielibyście może w jakiś sposób określić trochę historię, genezę Jeremiasza, powołania? Skąd pochodził, jaka to była rodzina, skąd się wzięła i jakieś tutaj mogą z tego również wynikać, myślę, konsekwencje. Ja może zacznę od takich miękkich rzeczy, nie od rodu, nazwiska, skąd pochodził, ale o fakcie, który jest powiązany z tym, jak on odpowiedział na to powołanie. Aha. Był młody, pewnie czuł się niewystarczająco dobry, albo niewystarczająco bez grzechu. Nie miał daru mowy, przynajmniej tak uważał. Więc był takim przeciętnym, młodym człowiekiem. Z rodziny, gdzie na pewno, no, z rodziny kapłańskiej, więc był teoretycznie dobrze przygotowany, ale nie czuł się jakiś specjalny, przynajmniej na początku. Ale chociaż na początku powiedział nie, może, ale... To się zgodził i to jest najważniejsze, to odezwanie się, zaakceptowanie tego wołania od Boga.
Dobrze poruszyłaś ten temat, Gosiu, bo sądzę, że to jest, jeżeli chodzi o Jeremiasza, to nie był żadnym wyjątkiem w tej dziedzinie. Na ogół prorocy to byli ludzie właśnie skromni, pokorni, którzy nigdy nie pomyśleli o tym, że chcę być prorokiem, albo że jestem predestynowany do tego, żeby być prorokiem, albo że jestem tak przygotowany, takie mam wykształcenie, że mogę być prorokiem, że powinieneś, Boże, powołać mnie na proroka. Każdy z nich, może nie ja, może kto inny, nie, prawda? I myślę, że to jest chyba typowe, że no bo Bóg potrzebuje ludzi pokornych, prawda? I taki na ogół wybiera. Ci, którzy by się czuli do tego, to czasami spotykamy takich proroków, którzy chcą wszystkim udowodnić, że są prorokami, że są godnymi. I wiemy, że to wygląda bardzo i wychodzi bardzo żałośnie często. Tak, to mamy jeden temat, ale jeżeli już tak, jeżeli chodzi o taką genezę, bardzo historyczną może, skąd się wywodzi Jeremiasz? Mamy określonego w pierwszym tekście jako syna Hilkiasza z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Benjamina. Jak wiemy z geografii, Anatot leży bardzo blisko Jerozolimy, jakieś 5 kilometrów. A więc była to odległość do pokonania bez problemu. Nie znam dokładnie, jak to wyglądało z kapłanami, ze starszymi kapłanami, ale oni swój urząd pełnili cyklicznie, o ile pamiętam dobrze. Jakiś czas pełnili ten urząd, potem znowu wracali do swojego domu i to, że mieszkali tak niedaleko, to powodowane było też tym, że oni mieli możliwość te właśnie łatwego uczestniczenia i kontaktowania się ze świątynią. Ale znamy też historię pewnego rodu kapłańskiego w Anatot. Chcielibyście może przypomnieć ją? Która się sięga trochę wcześniejszych czasów, bo aż czasów króla Dawida i Salomona. No nie będziemy może tych tekstów czytać, bo to są obszerne rozdziały, ale pamiętamy, że dziedzictwo po Dawidzie było dosyć dyskusyjne, kto ma objąć tron. Dawid miał wiele synów, co było konsekwencją tego, że miał wiele żon, prawda? I każdy się uważał za tego, który powinien odziedziczyć tron po ojcu. I były tam różne historie. W każdym razie bezpośrednio przed powołaniem Salomona na tron konkurował z nim Adoniasz, jego brat. No i polityka zaczęła się dziać, prawda? Jedni się opowiedzieli za tym, a drudzy za tym. Jak to jest w polityce? Czasem można wsiąść do nieodpowiedniego wagonu. Prawda? I kapłan Ebiatar, jak się okazało, że wsiadł do nieodpowiedniego wagonu. Poparł tego, który nie uzyskał tronu, poparł Adoniasza, a królem został Salomon. I Salomon, jak doszedł do władzy, to potem zrobił porządek. I pousuwał tych oponentów i wśród nich również kapłana Ebiatara, który musiał się przenieść do swojego domu, do Anatot i tam spokojnie mieszkać, do niczego się nie mieszać. Jeszcze obok tego możemy, patrząc na Jeremiasza również, historycznie popatrzeć, że prorok Jeremiasz został powołany do urzędu proroka. Zawsze była trudna misja, jeśli tak podkreślali to już, w trudnym momencie. To jest w momencie, w którym narodowi na skutek jego niewierności groziła niewola, groziło zburzenie Jerozolimy. W takim momencie Bóg powołuje młodego człowieka i wkłada w jego usta pewne słowa, aby to przekazał. Także Jeremiasz w bardzo trudnym momencie się pojawia. Prorocy zwykle, jakbyśmy powiedzieli,
mieli trudne zadanie, ale niektórzy wyjątkowo trudne. I do tej grupy, wierzę, należy również Jeremiasz. Trzeba sobie powiedzieć, że właściwie Bóg proroków powoływał właśnie zawsze wtedy, kiedy było źle. Kiedy oni mieli coś zmienić. Jak było dobrze, to nie potrzeba było proroka, no bo było dobrze. Wszyscy Boga czcili, chwalili, Bóg im błogosławił i się cieszyli. Ale jak było źle, to wtedy Bóg posyłał proroków. I taka jest zasada. Jeżeli czytamy Pismo Święte, to na ogół jest to bardzo klarowne i zrozumiałe. No i nic dziwnego, że w tym okresie, bezpośrednio przed niewolą babilońską, kiedy ten naród dochodzi już do dna zepsucia i do naprawdę wyczerpuje zasoby cierpliwości Bożej, jeszcze jest posyłany jeden prorok i on wtedy miał naprawdę miał niełatwe zadanie i funkcję do wykonania niesamowitą. Okazuje się, że powołanie Jeremiasza było bardzo takie, można byłoby powiedzieć, że wyprzedzające jego pojawienie się. Tutaj te słowa, jakie czytamy w czwartym i pierwszym wierszu pierwszego rozdziału. Może, Gosiu, przeczytasz? Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Czyli widzimy, że tutaj już upatrzył sobie Bóg tego Jeremiasza. W jakiś sposób przeznaczył go na to? Miał jakieś możliwości Jeremiasz? Nie miał właściwie możliwości, moglibyśmy powiedzieć, się nie zgodzić z Bogiem? Dla mnie tutaj jest... Predestynacja? Dla mnie tutaj jest trochę inny aspekt. To jakby pokazuje Jeremiaszowi, że to nie za jego zasługi. Nie dlatego, że Jeremiasz jest święty, jest kapłanem, jest ze znakomitego rodu, świetnie wykształcony, bezgrzeszny czy cokolwiek. Po prostu Bóg go wybrał. I dla mnie to jest takie proste przesłanie. Tak, to jest bardzo dobre przesłanie i myślę, że Bóg, no moglibyśmy tutaj, ale na temat predestynacji to być może nie ma sensu dzisiaj rozmawiać, bo my sobie to już niejednokrotnie wyjaśnialiśmy, że Bóg po prostu zna przyszłość i zna nasze decyzje i nie trudno mu je odgadnąć. Dlaczego miałby udawać zaskoczonego, prawda? Jeżeli zna nasze wybory. W każdym razie, to, że był powołany przez Boga, jest jednoznaczne i to, że był powołany przez Niego, powoduje to, że Bóg długo nie czeka. Znaczy, nie czytamy tu, aby posłał gdzieś Jeremiasza do jakiejś szkoły prorockiej. A wiemy, że były takie. Być może, że on otrzymał już wykształcenie jako w rodzinie kapłańskiej. Że nie bo bardzo często prorocy potrzebowali jakiegoś mieć jakąś wiedzę, jakieś. Niektórzy prorocy robili bardzo dziwne rzeczy, albo przygotowywali jakieś eksponaty, albo jakieś inne, prawda, materiały pomocnicze, które w proroctwach były potrzebne. Prorok Jeremiasz też później będzie eksponaty różne wykonywał, prawda? Ale tutaj na początek Bóg mu daje od razu widzenie. Ja może tylko dodam, że może nie był posłany do szkoły prorockiej, ale na pewno życie było dla niego tą szkołą. I Jeremiasz, patrząc na całą księgę Jeremiasza, musiał mieć niesamowicie bliską relację z Bogiem. Patrząc, przechodził też swój kryzys wiary, ale pomimo kryzysu, pomimo tych wszystkich rzeczy, które się działy, niewoli, prawie śmierci, też pozwolę sobie przytoczyć tekst z 15 rozdziału Księgi Jeremiasza, 16 werset. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. To jest tekst, pomimo tego, co się działo z Jeremiaszem, że on to mówił, to znaczy, że musiał być bardzo blisko Boga, że ta miłość Jeremiasza do Boga była żywa, była na co dzień żywa. A jeżeli żył na co dzień z Bogiem i miał taką relację, to jest oczywiście najlepsza szkoła prorocka, jaka może być.
Tak, bo jeżeli chodzi o szkoły prorockie, to nie to, że w tych szkołach kształcono proroków, chociaż Bóg mógł niektórych uczniów powołać jako proroka, ale ich nazywamy szkołami prorockimi, dlatego że przez proroków ta szkoła była prowadzona. Natomiast no, nie można się nauczyć. Można nauczyć się, aby być nauczycielem, czy jeszcze jakieś inne urzędy. Natomiast prorok to jest ktoś, którego Bóg powołuje i zleca mu szczególną misję do wykonania. W nadnaturalny sposób bardzo często przekazuje mu pewne poselstwo. Dobrze, w takim razie zapoznajmy się z tym pierwszym poselstwem, tym pierwszym przekazem, jaki otrzymał Jeremiasz. Teksty od 11 do 19. To przeczyta? I doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiasz? I odpowiedziałem. Widzę gałązkę drzewa migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści. Co widzisz? I odpowiedziałem, widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Wtedy Pan rzekł do mnie, z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. Bo oto ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych, mówi Pan, i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło i naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wypowiem na nich słowo swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym bogom i oddawali pokłon dziełu swoich rąk. Tak więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym, słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Bardzo ciekawe i myślę, że takie to przesłanie, no w sumie streszczające całe losy Jeremiasza, jakie później go dosięgały. No ciekawe jest tutaj ta pierwsza wypowiedź o tej gałązce drzewa migdałowego. Może dosyć trudna do zrozumienia i dlaczego to się ma wiązać z tym, że dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem. Wiemy, że jest tutaj pewna gra słów w języku hebrajskim, gdzie migdałowiec ma taki sam rdzeń jak czasownik czuwać, prawda? Czyli jakby jakaś czujność, czuwanie, które się okazuje. Bóg w jakiś sposób przedstawia całokształt działania Jeremiasza, ale chyba w tym całym poselstwie nie jest tutaj ważne, co ma spotkać Izrael, ale ważne jest chyba dla Jeremiasza to, że Bóg czuwa nad nim, że jemu się nic złego nie stanie, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. To Bóg podkreśla, w jaki sposób chce temu młodemu adeptowi proroctwa dodać tej otuchy, prawda? To jest na pewno ważne, że Jeremiasz miał to zapewnienie, że Bóg go ochrania, że z nim jest. Ale ja też się zastanawiałam, bo tak jak tu już wcześniej, jak rozmawialiśmy, mówiłam, że dla mnie do tej pory Księga Jeremiasza była taką księgą postępną. Ten Jeremiasz był taki nieszczęśliwy, taki biedny, nic mu się nie udawało. Mówił, nikt go nie słuchał, jeszcze go bili, wyganiali go. Ale w tym wszystkim, wiecie, on widział,
co ten duchowy Izrael czeka. I powiem szczerze, że przed tym proroctwem ja jeszcze bym przeczytała jeden werset wcześniej, gdzie jest, abyś wykorzeniał, to jest 10 werset 1 rozdziału, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył. I to jest to, co ja do tej pory widziałam w Księdze Jeremiasza, ale potem jest piękne. Dwa słowa. Odbudowywał i sadził. Wydaje mi się, że to, że Jeremiasz widział, czym to się wszystko zakończy, że są ludzie, którzy usłyszą, którzy przyjmą Boga do serca, którzy się nawrócą. Widział ten lud w przyszłości, czy w Babilonie, czy dalej tego duchowego Izraela, który się nawróci. To przede wszystkim Jeremiasza pocieszało. Proroctwa o Jezusie. On wiedział, że nawet jeżeli teraz patrzy na najgorsze rzeczy, co się dzieje w Izraelu, to jest nadzieja na Izraela i są tacy, którzy odpowiedzą na wezwanie Boże. Tak, dziękuję Ci, Gosiu, że poruszyła ten temat. Ja to, prawda, chociaż właściwie zbliżamy się do końca, już chciałem ten tekst sobie zostawić na sam koniec, prawda? Ale to już faktycznie zbliżamy do tego końca się. I nad tym wszystkim, mimo że Jeremiasz miał taki ponury los, przykry, cały czas była ta opieka Boża, prawda? I ta nadzieja, że on, no, nawet jeżeli bym to przetłumaczył jako gałązka drzewa migdałowego, to na pewno gałązka drzewa migdałowego była czymś pięknym. Migdałki to są piękne kwiaty i takie zwiastujące coś dobrego, co ma przyjść, prawda? Nawet z tej strony na to popatrzy, to znaczy, że ten Bóg, jeżeli takie piękne kwiaty pokazuje mi, to znaczy, że On się lubuje w pięknie, w dobru, a nie w źle, w złu czy zniszczeniu, prawda? I to jest jakby też to, ta czujność Boża, chodzi o to, że On nie tylko czuwa, że widzi wszystko, co się dzieje, ale z tego czuwania wychodzi coś dobrego. Wychodzą pozytywne rzeczy. Ja bym tutaj właśnie dodał jeszcze tekst, o który zapisany jest w księdze Ezechiela, 18 rozdziale i 23. Ale zanim go przeczytam, chciałbym powiedzieć, że właśnie jeżeli poselstwo prorockie, które zazwyczaj chodzi o to w nim, że by człowiek odstąpił od swojego postępowania, bo przyniesie to złe konsekwencje, to proroctwo również dobrze może być bardzo pozytywne. I teraz przeczytajmy ten właśnie z 18 rozdział Księgi Ezechiela i werset 23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan? A nie, raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył. A więc to jest główny cel każdego poselstwa proroka. To jest wychodzenie Boga naprzeciw tego, co się wydarzy złego w naszym życiu, żebyśmy się odwrócili od tej drogi i żyli. Tutaj warto też od strony historycznej popatrzeć na to, dlatego że wtedy Izrael był pomiędzy dwoma potęgami, Egipt i Babilonia. I Izrael uważał, że nawiążą kontakt z Egiptem i Egipt będzie bronił, a w całej księdze Jeremiasza jest powiedziane, że mają się poddać Babilonowi. I dlatego takie poselstwo, że od północy przyjdzie. Nie ufajcie Egiptowi, nie ufajcie temu, ale albo się nawróćcie, albo też pójdziecie do niewoli babilońskiej oczywiście, a nie, że Egipt ich będzie ratował. No i Jeremiasz miał trudne zadanie, bo od samego początku związał się albo był właściwie jednym z nielicznych, nie wiem czy nie jedynym przedstawicielem opozycji, jaka wtedy była w Judzie, że on uważał inaczej, że ta polityka, która jest prowadzona przez państwo, przez władców, jest zła. Błędna. I dlatego było to, co było, prawda? Myślę, że są to myśli wspaniałe i bardzo takie, które powinniśmy w dalszym ciągu też i przenosić na swoje doświadczenia, na swoje przeżycia, jakie nas mogą spotkać, prawda? Tutaj w tym losie, w tej historii Jeremiasza ja tak czasem bardzo widzę, że
Jeremiasz od samego początku, nawet jego przodkowie byli jakoś politycznie źle ustawieni. Prawda? Nie dał się wplątać w żadne, albo dali się wplątać, tamci się dali wplątać. Jeremiasz stoi wyraźnie na jednym stanowisku i nieważne dla niego jest, co i jak się dzieje, jakie są opinie. To jest dla nas, myślę, jakaś przesłanka, że myśmy powinni mieć przekonanie, jaka powinna być moja postawa, jak ja powinienem ustosunkować do tego, co Bóg mówi do mnie w swoim słowie, do mnie i do moich współczesnych. Niezależnie od tego, co naokoło się dzieje i co mówią, ja mam ufać temu, co Bóg powiedział. I czasem może to wydawać się nielogiczne. Tak jak Izraelowi wydawało się nielogiczne nie opierać się na Egipcie, tak, a poddać się. I dlatego Jeremiasz takie ciężkie doświadczenia znosił, dlatego że było to wbrew polityce, jaką reprezentowali królowie judcy, szczególnie Sedekiasz później. To tak. W następnych tematach oczywiście wyjdzie. Najważniejsze to jest słuchać, co Bóg mówi w swoim słowie, chociażby się nieraz nam to wydawało, że to jest absurdalne, błędne, nielogiczne. Jest to na pewno słuszne, dlatego że to Bóg tak powiedział. Dziękuję bardzo wam za udział w lekcji, a naszym słuchaczom też za cierpliwość i wysłuchanie nas. Myślę, że potrafiliśmy zachęcić Państwa i zaciekawić tym, co będzie dalej kontynuacją tych rozważań w całym kwartale, bo dosyć, mimo wszystko, że ciężkie, to dosyć interesujące i ciekawe będą te losy. Takie dosyć nawet, powiedziałbym, fabularne dość mocno, to co się działo z Jeremiaszem. A więc ubarwione dość to będą historie, które będziemy rozważać. I zapraszam Państwa serdecznie do pozostania z nami na kolejne tygodnie i do obserwowania losów Jeremiasza i tego jego poselstwa, które miał do przekazania. A tym bardziej do wyciągania z tego wniosków dla siebie na dzisiejszy czas, do naszej sytuacji, do naszych różnych uwarunkowań, w jakich się znajdujemy. Myślę, że znajdziemy takie porównania i takie paralele, które będą nas w tym również dotyczyły. Dlatego dziękuję bardzo i zachęcam do studium dalszego z nami. A teraz, zanim się pożegnamy, rozstaniemy z Państwem, chcemy podziękować Bogu za udział z nami i za kierowanie tą dyskusją. I chcemy to uczynić w modlitwie, którą zmówi z nami Władysław. Nasz wielki, wszechmogący, dobry, miłosierny Boże, dziękujemy Ci, że kierujesz do nas poselstwo, że zapisane jest w Twoim słowie i doświadczenia uczą z Księgi Jeremiasza czy też z innych fragmentów, że ludzie byli szczęśliwi, właściwą decyzję podejmowali wtedy, kiedy słuchali Boga. Wtedy, kiedy słuchali, co Bóg na dany temat powiedział. I dlatego dziękujemy Ci za to i szczególnie prosimy Cię, abyś dopomógł nam mocno opierać się na Słowie Twoim Świętym, na Biblii. I tam szukać zbawienia, tam szukać właściwej mądrości, właściwego postępowania. Szczególnie w tak trudnym czasie, jakim obecnie przypadło nam żyć. Niech imię Twoje za to będzie uwielbione. Amen. Amen. Tak więc jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia.